witamy serdecznie. Projekt Bądźmy w kontakcie. Dzisiaj będzie serwis dotyczący hobby po warsztatach plastycznych. Tutaj nasi podopieczni razem z pomocą naszych tutaj opiekunek sporządzą rysunki dotyczące ich wyobrażeń tego, co usłyszą z muzyki klasycznej. Będzie walc nad falami Dunaju. I modrym Dunajem. Tak, nad modrym Dunajem. I teraz właśnie puścimy. To pani Mirko, może byś pani powie, jak to... Jak pan Andrzej puścił muzykę, proszę, żebyście zamknęli oczy, posłuchali przez chwileczkę i wyobrażali sobie to, co... I przedstawiali, rysowali to, co słyszycie. Tak jak to słyszycie i tak jak to widzicie. Dobra, i puszczam muzykę. Zacząć rysować. Thank you.
pisemną karteczkę ci dać? Bo muzyka się zmieniła, nie? Więc chyba widzę, słychać coś innego. No. I widać też. Żebyś miał, proszę, mówić to mniej więcej. Proszę. Obraz w głowie. Pani Zosiu, nie bać się, bać przycisnąć te karty. Nie bać się przycisnąć. Tylko tak cichutko, tak tylko, żeby to było tak z oddali. Czy jakiś inny utwór, czy ten sam? Góro, czy ci nie żal? Ale możecie jej rysować i śpiewać, ja nigdy nic przed nim. Może być jeszcze weselej. Góro, wracaj do chodu. Kamera jest wyłączona? Tak.
to jest z baletu Czajkowskiego Dziadek do orzechów. I to się nazywa konkretnie taniec cukrowej wróżki. Tylko nie rysujcie dziadka do orzechów. Ale mogą narysować cukrową wróżkę. Ale to jest tak, temat cukrowej wróżki. No, taka wyobraźnia też jest. Albo nie, umiesz narysować wróżkę? Na pewno umiesz, spróbuj. A ja narysuję dziadka. Albunia narysuje cukrową wróżkę. Ale nie będziesz wiedziała, czy myślisz, jeżeli nie spróbujesz. Ja mówię. Ale ja widziałam, tam narysowałaś postać, bardzo ładnie cię wyszło. Wyobraź sobie taką wróżkę całą zrobioną z cukierką. Może bucha i Przepraszam, to jest pasek. To jest pasek, ale to jeszcze guziki do mundurów. Wagony, guziki. W Barilla mamy jeden sposób. Na YouTube jest su reklamy. Już tu coś jeszcze wpuścimy. Dobra, jest. No co mundur ma jeszcze? Pagonę z takimi frędzlami. No, można. Nie wygląda się gdy dziadka do orzechów. Za małe ramiona. Thank you.
Oglądaj teledyski bez przerwy. Zdolna. Zdolna. No, ogromny potencjał pani Zosiu, tylko trzeba go rozwijać. Tak. A tutaj czasu nie brakuje, więc śmiało można. To była nie karteczka? Góry. No, kolejna praca. Czekaj, jeszcze muszę się kolorować. Proszę o górę. Wróżkę tańczącą taką, całą z cukierki. Ale ja też nie potrafię. Chodź, narysujemy wróżkę. Co? Wróżkę. Ej, drugi papier. Nie, drugi papier. Nie proszę, bo jak my z tego wystawę potem zrobimy? Wystawa. Każda praca na osobnej kartce. Ja pokaż. A to nie ma czystą. Tak, czystą została. Nie wiem, co narysować. Wróżkę. Umiesz na pewno. A skąd wiesz, że nie umiesz, jak nie spróbowałaś? Na stole i wypłacała na to, co by mogła... Ale to właśnie o to chodzi, żebyś słyszała to i rysowała to, co słyszysz, to wiesz? Tak na gotowiznę lubisz, a nie to, co nie? Widzisz. Aha, tu jest drzewko, to je nam maluje. Więc, paniaczku. O, narysuję tym oto. A może na... dobrze, narysuj głośnik. I pana Adama. Pan Adama Osiak Żywego, proszę bardzo, stoi ładny model. Adama? No, to narysuj pan Adasia z kamerą. Ewunia, narysuj taki stój, jak ludzie siedzą przy stole. Nie, pan Adasia ma za wzór na razie, więc niech rysuje pan Adasia. No, Adama narysuj. No to miła, nie? Chyba mówisz najlepiej, jakby tak jeszcze czekoladka i kawa była, nie? Tak. Papierosek by się zdał, tak. A narysuj papieroska. Nie, pan Adaś się rysuje, pan Adaś nie pali. A pan nie pali? Pan nie pali? Nie. Nie pali. Kadrę porządne. Nie pali. Gratulować. A co ty możesz, a ty palisz? A możesz nie palić? Wiesz, kiedyś ja też paliłem. Tak? Ale powiedziałem, co się będę trudził. Święte słowa. Ale tyle, co ja paliłem. Ramiona. Zieloną kredkę, dziecko, bo ja tam lepiej widzę, że ja. Taką szyję? Tak. A włosy pan Adaś ma? Tutaj ręce. Ma włosy. Bo tu ręce miał. Tutaj tak. Narysujemy paknocze. O! Ładnie tak. No, jakieś takie trochę już na coś żywszego. O, reklama, o, oczywiście. O, to było ładne. A to była reklama, dziewczyny. Ładne to było. To była reklama, skarbie. No, to mocno. Albo uczennice. Pan Józef. No to ja. Ja tu to na, w trzech aktach to namalowałem, ale ponieważ te dwa są nie kolorowane, to powiem o tym trzecim, ostatnim. Mhm. No bo ta
no, pięknym, modrym Dunajem, to się zaczyna tak spokojnie, tak jak wschód, a tu zachód to już tak, jak już ludzie są po pracy, już są, wracają z łowisk, są przy ognisku wieczornym zachodnim, tu lasek, tu górki, tu w domku już mamusia czeka z obiadkiem, a tutaj pan barman czeka z piwkiem. Piękny, modry Dunaj płynie, tutaj trawka piękna, zielona, tu kwiatki są w ogródku. No i to by było na tyle. I dzień dochodzi do końca i ta melodia na falach Dunaju jest spokojna, usypiająca. Tak się kończy dzień, który jak jest pełny dzień, to tu ludzie, to tu niepokolorowane już, ale tu pełne słońce, tu lasek, jeziorko, tu ludzie koszą trawkę, tu wożą zboże, tu dziewczyny zbierają ziemniaczki, a tu w domku to oni mieszkają. A trzeci to jest zachód, a to jest wschód słońca. Wschód to jest pierwsze promienie słoneczne. Taka melodyjka właśnie jest, tak ciu, 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 ciu. O, jak, a jeszcze tu ptaszki mi się wypowiadają. Ptaszki wtedy pływają, budzą się ze snu. Tu nad jeziorkiem, ten sam domek przy jeziorku. No i łączka i to wszystko budzi się do życia. O właśnie, to chciałem powiedzieć. Super, bardzo dziękujemy. To teraz pan Robert. Długą drogę do domu, gdzie trzeba przeżyć. To się mówi akwę, las, góry i dopiero może dotrzeć do domu. Tak sobie wyobraziłem. Super. A tutaj jest mój dziadek za orzechy. Co prawda, ja nie widzę. Jeszcze nie pokolorowane, no i jeszcze nie zdążyłam. No właśnie, bo tu ma. Ale to na innych zajęciach dokończymy. Tak. My artyści mamy za mało czasu. A tutaj taki, nad pięknym, modrym Dunajem, prawda? Co prawda tego Dunaju ciut mało, ale zasłaniają go piękne drzewa. Ale narysowałaś za to wycinek, ale piękny. Wycinek, tego dziękuję. Mhm. No a tutaj baletnica. O, ładnie. Nasza cukrowa wróżka. Bardzo ładnie. No, ładna dziewczyna. O, jakie włosy ma piękne. No. I Ewa? Ja narysowałam pierwsze. Te lawy i na te lawie trzy tuszka. A drugie narysowałam te lawy, drzewo i jak osoba stoi na te lawie, gitarę gra. Siecie narysowaną gitarę, okany, mikrofon i talece. Takie, to wklania. Ewa, jesteś rozrywkowa dziewczyna. Ewa malowała muzykę, tak? A czwarte narysowałam Adama. Naszego pana Adama, operatora kamery. Ewa, tak. Ty chyba zakochana jesteś, tak? Ale dzięki temu, że Ewa narysowała pana Adama, widzowie będą wiedzieli, jak pan Adam wygląda. Jak wygląda nasz operator kamery. Bardzo mądrze, Ewa. Ewa za Grzesiem też zasuwa. Cały, jak on tylko się pokaże, to już Ewa. Ewa lubi przystojnych mężczyzn, a takich na szczęście u nas nie brakuje wśród personelu. Dobrze, bardzo wam dziękuję.